Raz, raz. Halleluja! Ojcze, ja w imieniu Jezusa wzywam Twojego świętego imienia nad Warszawą. Ja zrywam zasłonę z ludzkich serc. Ja ogłaszam, że Twoje słowo będzie dotykać ludzi, które ja Ty głoszę. Ja ogłaszam, Boże, że Twoje słowo nie uciągnie do mnie pusta, ale wykona pracę w ludzkich sercach. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam to teraz. Witajcie, nazywam się Mateusz Dukowski i chcę, żebyście się na chwilę zatrzymali i posłuchali o tym, o czym do was dzisiaj będę mówić. Wiecie, ja od zawsze byłem człowiekiem religijnym, chodziłem do kościoła, chodziłem i robiłem dobre różne rzeczy w moim życiu. Wiecie, byłem dobrym, porządnym człowiekiem, po ludzku wszystko wyglądało dobrze. Chodziłem do kościoła, pomagałem innym ludziom i tak sobie żyłem. Ale wiecie, w moim sercu, w głębi mojego serca czułem pustkę, czułem niezadowolenie i chciałem się zabić kilkakrotnie. Nie znałem Jezusa, chodziłem i mówiłem o Bogu, ale ja Go w ogóle nie znałem. Chodziłem i modliłem się do różnych rzeczy, tylko nie do Boga. I pewnego dnia zmęczony moim życiem chciałem popełnić samobójstwo, ale 5 lat temu na ulicach Warszawy, tutaj w centrum, usłyszałem o tym, że Bóg jest żywy, że Bóg to nie jest religia, że On nie przyszedł na ten świat, aby zademonstrować jakąś religię, ale On przyszedł tutaj, aby przyjąć świat do siebie, ponieważ Bóg jest dobrym Bogiem. To nie jest Bóg, który mówi religia w tym kraju. To nie jest taki Bóg. My mówimy o Bogu mocy, o Bogu, który Cię kocha, o Bogu, który zesłał swojego Syna Jezusa na świat, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest dobra nowina. To jest dobra nowina o tym, że On jest realny, o tym, że On może Tobie pomóc, o tym, że nie musisz sobie zasługiwać swoimi dobrymi uczynkami na to, aby być zbawionym. Wystarczy uwierzysz, wystarczy zawołać do Niego i powiesz: Jezu, ja chcę Cię spotkać, ja chcę Cię doświadczyć, ja chcę doświadczyć Twojej miłości. Ja chcę być wolnym człowiekiem. Jeżeli tego pragniesz, to przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego i powiedz: Jezu, ja chcę się z Tobą osobiście spotkać. Wiecie, człowiek jest tutaj na ziemi jakiś tylko czas, ale przyjdzie moment, kiedy Twoje życie zostanie pochowane w grobie i pytanie do Ciebie: przyjacielu, gdzie Ty spędzisz wieczność? Może masz dużo pieniędzy, może masz miliony na koncie, ale to jest nieważne. Słowo Boże nam mówi, że musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Nieważne, jakim jesteś dobrym człowiekiem, nieważne, czy jesteś w kościele takim czy takim, nieważne, czy chodzisz, czy czytasz Biblię, czy nie, czy przyjmujesz sakramenty, czy nie. Ważne jest to, czy Ty poznałeś się realnie z Jezusem, czy Ty realnie Go poznałeś osobiście w swoim życiu, czy Ty realnie Go poznałeś. Jeżeli nie, to potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha, aby wejść do nieba. Żadne przykazania, żadne jakieś regułki, żadne jakieś różańce, one nie mogą Cię zbawić. Żaden inny człowiek nie może pomóc Tobie. Tylko Chrystus może zbawić Twoje życie. Tylko On może Ci pomóc. Tylko On może zmienić na zawsze Twoje życie. Tutaj na ziemi są różne rzeczy, które zmieniają życie, ale na krótki okres czasu. Ale Chrystus, kiedy On przyjdzie do Ciebie, On Cię wyswobodzi. Na zawsze, ponieważ Biblia mówi, że jeżeli kogo Syn wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. On mnie uwolnił. 5 lat temu został uwolniony od pornografii. Zostałem uwolniony. Nie jestem już zniewolony tym. Ja jestem wolnym człowiekiem. Poznałem Jezusa. Przecież czy Ty chcesz poznać? Czy Ty chcesz Go poznać? Czy Ty realnie chcesz Go poznać? Słowo Boże nam mówi o tym, że zbawienie jest za darmo, że nie możesz sobie zapracować na zbawienie. W tym kraju się mówi, że jeżeli będziesz odmawiać regułki, jeżeli będziesz dobrym człowiekiem i będziesz przyjmował sakramenty, to będziesz zbawiony. Ja to przeklinam w imieniu Jezusa. Ja przeklinam religię w tym kraju. Ja przeklinam system religijny w tym kraju. Ja przeklinam wszystko to, co zostanie włożone ludziom do głowy w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam Twoje prawdy. Ja ogłaszam, że Twoja prawda, tylko Boża prawda w ludzkich umysłach. Ja ogłaszam Twoją prawdę. Ja ogłaszam, że oni będą śnić, że oni będą głodni Twojej prawdy, że ludzie będą głodni prawdy Twojej, Ojcze. Ja w imieniu Jezusa, ja wzywam Twojego świętego imienia, ja wzywam, aby ludzie byli głodni Ciebie, aby ludzie się w nocy budzili tutaj i wołali do Ciebie. Ja się o to modlę w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Szolo bosa ten, jeleb.
Satoru Toro Retirian Abbasat. Jesteś człowiekiem, który 2 lata temu chciał popełnić samobójstwo. Wieszałeś się na drzewie i dzisiaj powiedziałeś, co będzie ze mną. Przyszedłeś tutaj i stoisz tutaj na tym miejscu. Chcę ci powiedzieć, że Chrystus może uwolnić twoje życie. O tym, że ty możesz być wolnym człowiekiem. Nie. Musisz się o nic starać, człowieku. Nie musisz się o nic starać. Wystarczy, że wierzysz. Wystarczy, że przyjmiesz tą prawdę. On jest dla ciebie dostępny. On jest dostępny dla ciebie. Wystarczy, że zawołasz do Niego i uwierzysz. Uwierzysz w Niego. A On zmieni na zawsze twoje życie. To jest dobra nowina. Chrystus żywy. Chrystus realny. Który On chce, żebyś ty szedł z Nim przez życie. Nie z diabłem za rączkę. Ten diabeł frajer nie musi dojeżdżać cię cały czas. Diabeł nie musi oprecynować twojego życia. Możesz być wolny. Nie musisz chorować. Wszelka choroba jest od diabła. Jeżeli jesteś chory, zniewolony, przyjdź tutaj do mnie. Uzdrowię cię i uwolnię w imieniu Jezusa. Zupełnie za darmo. Zupełnie za free. Jeżeli masz jakikolwiek problem, przyjdź tutaj. Przyjdź. Uzdrowię ciebie, zupełnie za free. Głosimy wam to słowo. Głosimy wam o nowym narodzeniu. O tym, że Królestwo Boże jest realne. Ono się do mnie przybliżyło. I ja chcę tutaj powiedzieć o tym, że ty możesz realnie żyć na tej ziemi, nie w mrzonkach jakichś, nie w jakichś zaburzeniach, ale możesz żyć normalnym tutaj życiem. Ale musi nastąpić decyzja w twoim życiu. Czy ty chcesz podać swoje życie Jezusowi? Czy ty chcesz pozbądź się swojego ego, swojego ja, który jest problemem każdego, który jest największym problemem grzechu. Twoje ego i twoja niezależność, twoja egocentryzm jest powodem dla tego, który człowiek idzie do piekła, dlatego, że wybrał ego i nie pojednał się z Bogiem. A dzisiaj wam mówimy, abyście pojednali się z Bogiem. Abyście pojednali się z Bogiem. Dzisiaj pojednaj się z Bogiem. Jutro już może nie przyjść, ale dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia, kiedy możesz się z Nim pojednać. Wykorzystaj tą szansę. Przyjdź do Niego dzisiaj. Przyjdź, zawołaj do Jezusa. Oddaj Mu dziś swoje życie. Zupełnie za darmo. Oddał ci zbawienie na krzyż Golgoty. Uwierz tą dobrą nowinę o tym, że Jezus umarł za ciebie, że On wziął wszystkie grzechy, wszystkie problemy, wszystkie choroby, wziął na krzyż Golgoty. Uwierz w to dzisiaj. Uwierz i bądź zbawiony w imieniu Jezusa.